Prezentacja sylwetek kandydatów Platformy Obywatelskiej, ubiegających się o mandat poselski i senatorski w nadchodzących wyborach oraz omówienie zrealizowanych inwestycji w województwie podkarpackim i powiecie sanockim w mijającej kadencji to główne punkty konwencji wyborczej PO zorganizowanej w ostatnią sobotę w klubie Górnik w Sanoku. 4 lata to często jest to okres na przygotowanie się do realizacji pewnych projektów i myślę, że 8 lat daje taką pełen obraz możliwości od startu do rozpoczęcia. I to, czy będzie to 8 lat, czy tylko 4, wszystko zależy od wyborców. Natomiast ja chciałabym, aby w Polsce po 89 roku w końcu jakaś partia miała szansę kontynuować swoją pracę, swoją władzę i być z tego rozliczana. Dyskutowano na temat mijającej 4-letniej kadencji Platformy Obywatelskiej. Co w tym czasie udało się zrobić dla Sanoka, dla Podkarpacia? Podkarpacie jest jednym miejscem budowy, bo i obwodnice, o których pokolenia walczyły, można powiedzieć, a teraz rozpoczyna się ich realizacja, czy budowa autostrad, czy chociażby rynek galicyjski, lądowisko, helikopter. Nie jest tajemnicą, że wiele województw czy inne części województwa chciały mieć helikopter u siebie, lądowisko. On pozostał tutaj w Sanoku. To decyzją świętej pamięci religii z Podkarpacia zostało zabrane kilkaset milionów złotych i przerzucone dla bogatych województw, bo zdecydowali, że pieniądze idą tam, gdzie są ludzie bogatsi. I my to odwracamy. Udało się już zwiększyć pulę na Narodowy Fundusz Zdrowia. Staramy się pokazać fakty, dokonane fakty. Nie obiecujemy, nie krytykujemy, tylko mówimy, co zrobiliśmy i jaki mamy pomysł na dalej. Jak podkreślano w wystąpieniach, czeka nas niezwykle trudna kadencja. Przed polskim parlamentem i rządem teraz trudne zadania, nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej i tam trzeba mieć swoich przedstawicieli, trzeba walczyć o pieniądze na następną perspektywę dla naszego regionu. Ważne jednak, aby pójść do wyborów, aby mandaty, które powierzymy ludziom, były wolą całego społeczeństwa, a nie, jak przewidują sondaże, tylko jego połowy. 50% to jest frekwencja już niezła, ale jeszcze nie jest dobra. To co drugi Polak, który głosuje. Wydaje mi się, że cały czas musimy pracować nad tym, aby nasze społeczeństwo liczniej chodziło do wyborów, żeby ten mandat, który uzyskujemy, miał większą moc, żeby większa ilość ludzi decydowała o tym, kto będzie ich reprezentował w parlamencie. Frekwencja jest bardzo ważna i apeluję do wszystkich osób, szczególnie młodych. Każdy głos jest bardzo ważny i należy pójść do urny wyborczej, dokonać odpowiedniego wyboru, powiedzieć sobie, jak było dawniej, jak jest teraz, jak było za kadencji poprzedniego rządu, a co zrobił rząd nasz, Platformy Obywatelskiej. To jest najważniejsze. Chciałabym, żeby wszyscy takiego merytorycznego wyboru dokonali. Kandydatką do Sejmu z listy PO jest m.in. obecna wójt gminy Cisna Renata Szczepańska. Czy jest gotowa objąć mandat poselski i realizację jakich celów to dla niej priorytet? Uważam, że 10 lat mojej pracy w samorządzie dało mi kompetencje i predyspozycje do tego, żeby te problemy, które mi są na co dzień znane, z którymi przychodzą mieszkańcy, problemy samorządowe, problemy oświaty, problemy ochrony środowiska, które szczególnie dotyczą tutaj naszych gmin położonych w Bieszczadach, są mi bardzo bliskie, znane, mam pomysły, wiem, co trzeba ułatwić, jak uprościć funkcjonowanie naszego samorządu, czy też w ogóle państwa. Sprzeczność naszych ustaw, rozporządzeń, zarządzeń niejednokrotnie w funkcjonowaniu administracyjnym bardzo utrudnia i funkcjonowanie urzędów, jak i poruszanie się w nadmiarze przepisów samych obywateli. 195 kandydatów walczy o 11 mandatów poselskich, czyli blisko 18 osób na jedno miejsce w okręgu numer 22. 6 kandydatów do Senatu walczy o jeden mandat senatorski z okręgu numer 58. Czy 460 posłów i 100 senatorów w polskim parlamencie to dużo czy mało? Jeżeli chodzi o wybory do Sejmu, to ja od zawsze byłem zwolennikiem okręgów jednomandatowych i myślę, że w przyszłości do tego dojdziemy, tak jak jest w tej chwili w wyborach do Senatu, gdzie są okręgi jednomandatowe. A na ilość kandydatów nie mamy wpływu, po prostu jeżeli dużo kandydatów chce się ubiegać o ten mandat, to mają szansę. Pamiętajmy o tym, że zawsze wygrywa ten, który uzyska największą liczbę głosów. Myślę, że jest to wystarczająca liczba do tego, aby dalej kontynuować przygotowywanie prawa w naszym kraju. 460 mandatów to nie jest dużo, natomiast 20 kandydatów w tak małym okręgu jak nasz tutaj
tutaj Sanocki, Bieszczacki, Leski powiat, to jest naprawdę dużo i konkurencja jest też bardzo duża, ale świadczy to tylko o tym, że ludzie są merytoryczni, dobrze przygotowani, mają swoje koncepcje, mają swoje idee i chcą to kontynuować, doświadczenie życiowe, zawodowe właśnie w przyszłej pracy w Sejmie. Gdy ja to porównam do Parlamentu Europejskiego, gdy na prawie 800 milionów mieszkańców jest 750 eurodeputowanych, a tutaj na 40 niecałe milionów jest 450, no to na pewno jest to dużo.